Rzeźniczak zrobił dla córeczki coś, czego nie zrobił dla innych dzieci. Polały się łzy. Jakub rzeźniczak w lutym tego roku przywitał na świecie córkę. Za kilka dni Antosia skończy cztery miesiące, a jej tato postanowił przygotować dla niej wyjątkową niespodziankę. Tej decyzji już nigdy nie cofnie. Paulina nie ukrywała wzruszenia. Jakub Rzeźniczak ma za sobą wiele burzliwych relacji. Choć piłkarz znany jest ze swojej kariery sportowej, to równie intrygujące dla opinii publicznej okazuje się jego życie uczuciowe. Okazuje się, że Jakub Rzeźniczak przeżył wiele burzliwych relacji, o których rozpisywały się media. Był związany między innymi z Dominiką Bryks i Anną Krasnodębską, a jego pierwszą żoną została modelka Edyta Zając. Ich małżeństwo rozpadło się jednak w 2020 roku. To wtedy zaczął się spotykać z Magdaleną Stępień, byłą uczestniczką programu Top Model. Ten związek zakończył się po zaledwie kilku miesiącach z powodu zdrady Jakuba Rzeźniczaka. Kolejnym głośnym związkiem piłkarza jest ten z Pauliną Nowicką. Para postanowiła się pobrać w listopadzie 2022 roku na Florydzie i stanowi parę do dziś. Na świecie pojawiło się troje dzieci, których ojcem jest piłkarz. Jako pierwsza urodziła się Ines, która jest owocem jednego z licznych romansów Jakuba rzeźniczaka. Początkowo mężczyzna deklarował, że utrzymuje kontakt z dzieckiem, jednak w ostatnim czasie wokół tej sprawy narosło wiele kontrowersji. Piłkarz przyznał w programie Dzień dobry TVN, że nie spotyka się z pierwszą córką i nie ma w planach żadnych zmian w tym zakresie. Ze związku z Magdaleną Stępień urodził się Olivier. Gdy chłopiec skończył kilka miesięcy, zdiagnozowano u niego rzadki nowotwór wątroby. Modelka zainwestowała wiele pieniędzy w jego leczenie w Izraelu. Niestety w lipcu 2022 roku pociecha piłkarza zmarła po długiej walce z chorobą. Jakub Rzeźniczak zdecydował się na odważny krok. Od ubiegłej jesieni media śledziły ciąże obecnej żony piłkarza, Pauliny Rzeźniczak. Córka pary przyszła na świat 10 lutego tego roku i otrzymała imię Antonina. Na profilu na Instagramie Jakuba i jego partnerki można znaleźć wiele fotografii z maleństwem. Wszystko wskazuje na to, że małżeństwo jest szczęśliwe, wychowując wspólnie dziecko. Teraz piłkarz zdobył się na odważny krok. Opublikował w mediach społecznościowych nagranie relacjonujące tworzenie na jego torsie nowego tatuażu. To serduszko złożone z odcisków palców Jakuba i Pauliny rzeźniczaków, opatrzone ich datami urodzin. Obok znajduje się odbicie dłoni Antosi. Ten akt wywołał wzruszenie na twarzy jego żony. Co za poruszający gest, to zostanie z nim na całe życie.